wszystkich. Właśnie zauważyłem, słuchajcie, że z miło chęcią oglądacie kanały o jakichś tam wzmacniaczach. A więc, słuchajcie, postanowiłem zbudować, znaczy tutaj przyszedł taki znajomy, on by chciał mieć wzmacniaczek taki nie za duży, ale jakieś 2 kW, żeby miał na kanał. No i znaczy tak przynajmniej, żeby miał 2 kW. O. No i tak sobie pomyślałem, że ja nie dam rady, ja. No i wyszło mi na to, że będzie trzeba coś takiego pewnie złożyć. A wiecie co to jest? Fajne, nie? Mam jeszcze chyba z 4 sztuki takie. To jest Mitsubishi QM30DY-H. Podwójny Derlington. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to, kurde, ja nie złożę, ja? A więc tak, słuchajcie, jak widzimy notę katalogową, tranzystorki, 2 Derlingtonki w jednym, podwójne. I teraz tak, co one posiadają, znaczy jakie są właściwości. Czyli tak, prąd kolektora 30 A. Napięcie kolektor-emitter 600 V. Kolektor otwiera się przy 7 V. Kłopot trochę może być, ale damy radę. A nie, to kolektor. Baza DC 1,8 A. Pobór sterowania DC prądu stałego na bazę 1,8 A prąd spoczynkowy, słuchajcie. Fajnie, nie? To jest, kurde, dobre. Dobra. A więc tak, co my tutaj dalej mamy? Izolacja napięciowa 2500 V. No i bardzo dobrze. Teraz tak. 600 V. Jak to do tego zrobić zasilacz? 30 A. I teraz tak. Switch time. To, co nas najbardziej interesuje. Zaraz będziemy robić pomiary tego. Tych tranzystorków. Słuchajcie. Spróbujemy cokolwiek tutaj zmierzyć na obciążeniu 8 ohmów. Zobaczymy, jakie to napięcie. I teraz tak. Jak zrobić do tego zasilacz? Ponieważ tak, 2000 W przy 8 ohmach musimy przeliczyć, jakie napięcie możemy to zasilić, te tranzystory, i czy prąd będzie nam się zgadzał przy 8 ohmach obciążenia. No, pewnie się będzie zgadzał. Teraz tak, w mikrosekundach, z tego co tu widzę, bardzo niskie częstotliwości, ale jak ktoś już mi tutaj zaoferował, że to będzie bardziej do basów, no to zobaczymy. Takie o małe przemysłowe tranzystorki Mitsubishi. No dobra, zaraz sobie wszystko policzymy. Zobaczymy, co tu nam wyjdzie, jaką moc uzyskamy, przy jakim zasilaniu. I będziemy, po prostu będziemy coś tu próbować narysować dzisiaj. No i przemierzyć, czy są sprawne, nie? Okej, na początku, żeby było można łatwo to wszystko jakoś tutaj zorganizować i przeliczyć, przemierzyć ten tranzystor. Bez obliczeń na razie. Potem będziemy obliczać i ja sobie to poobliczam i to wszystko przygotuję. Być może, że jeszcze w tym odcinku. Na razie wszystko robimy na żywca. Przymierzmy sobie ten najpierw tranzystorek. Teraz tak. Pomarańczowy mierniczek to są wolty, jak widać. Znaczy będzie widać. To są ampery poboru prądu. Przy 8 ohmach. Ja tutaj mam sobie przełącznik obciążnika. To jest obciążnik tam dosyć dużej mocy. Napięcie będziemy dawać 10 V, żeby łatwo było policzyć. Tu sobie generator skalibrowałem już na 4 V piku,
żeby sobie wysterować no, częstotliwość maksymalnie w tej chwili 2,4 kHz od tam 260 Hz. A poza tym i tak to będzie jeszcze dużo, przy dużo mniejszych częstotliwościach będzie pracować. Chociaż zobaczymy jak to wyjdzie, no i ile mi to dzisiaj to przyniesie. Dobra, rozpinamy sobie sondę oscyloskopu z sondą generatora. Tutaj mamy generator, który będziemy musieli podłączyć na bazę. No i teraz przydałaby się z powrotem schemat. Znaczy schemat podłączenia tego tranzystora, nota katalogowa. O właśnie, zaraz tutaj będziemy mieli schematik noty katalogowej, na której to było stronie. No dobra, mamy. No i sprawdzamy na początku, bo one tutaj mają ma to dwa Darlingtony podwójnie, zabezpieczone każdy diodami. Czyli jednym słowem tak, musimy sobie rozgrzać lutownicę. Ja to będę robił może na żywca, może troszeczkę się przyciągnie ten odcinek, ale to nie szkodzi. Ponieważ nawet na żywca mogę, że tak powiem, podsumować swój dzisiejszy całokształt. No właśnie, w ten sposób, nie? Przydałby się jakiś reżyser do reżyserki, który by to obsługiwał, bo ja po prostu nie mam ani czasu na te montaże tych filmów, ale to mało ważne. Wpadam tutaj dosłownie na kilka minut, robię to co mogę. Dobra, podłączmy sobie oscyloskop pod sztuczne obciążenie. O, jeszcze minut by się przydał spiąć. Okej. Okay. Ile mamy 2 V na działkę? 10 V, no to zróbmy sobie 5 V na działkę, 10 V. Puśćmy sobie na początek przez tak, voltomierz do zasilacza. To tutaj mam zasilacz. Mam 10 V tutaj ustawiony na tym zasilaczu. O, 10,01. Nie pokazuje. Zaraz moment, bo tutaj coś może nie łączyć. Dobra, voltomierz mamy, przez amperomierz idzie voltomierz. O, to będziemy mieli obciążnik przy 8 ohmach. 10 V i proszę bardzo, 1,1 z kawałkiem ampera. Tu widzimy. Przełączmy na 4 ohmy. Zobaczcie, nadal mamy prawie 10 V. Obciążnik mi spada. Stabilizowany jest ten zasilacz, ale wiecie jak to jest. Dobra, ustawmy 10 V, pi razy drzwi, tego tak słychać nie będzie. 2 ampery z kawałki. Bardzo fajny przelicznik. Słuchajcie, 2,01 ampera. Co sprawa ohma przy 10 V i 4 ohmach, no to powinno być 2,2 ampera. Ale jest 2 ampery. No może ten obciążnik tak ma. Dobra, przy 8 ohmach będziemy go mierzyć. Podepnijmy 10 V, no i na oscyloskopie mamy 10 V prądu stałego. OK. Czyli jednym słowem teraz tak, musimy tutaj znaleźć oczka. Gdzie miałem oczka? I piątki śrubki bodajże, żeby podłączyć kolektory i emitery. To są 2 emitery i 1 wspólny kolektor-emiter. Kolektor dwójki, emiter jedynki, emiter dwójki, kolektor jedynki. Czyli jednym słowem mamy taki prawie ala wzmacniacz. Słuchajcie, prawie ala wzmacniacz. Zaraz tutaj sobie na baz grzemy, jak to jest zrobione. Sobie zrysujmy z tego, tylko tutaj przeróbmy. Czyli tak, mamy jedną parkę Darlingtona, czyli tak. Czyli tutaj idzie kolejny emiter. To są oba tranzystory NPN. Będziemy musieli jakoś to rozwiązać, bo tu nie będziemy mieli PNP żadnego tranzystora. I tutaj mamy tak, mamy tutaj bazę. Baza jedynka, baza dwójka. Kolektor dwójka, emiter jedynka. Kolektor jedynka, emiter dwójka. I co my tu jeszcze mamy? I mamy tak, emiter tu połączony, baza tu, czyli prądowe. Prądowe to mamy tak, ten emiter
ten kolektor z emiterem. A jeszcze mamy E2. E2 jest. Te kolektory są razem. A tu idą dwa rezystory. O, na odwrót, jak w tej parze. Znaczy tak samo. Tu powinno być. Dobra. W ten sposób. I tu mamy tak, baza, sterowanie. Baza, dwójka, sterowanie. Emiter tego kolektora, kolektor i emiter. Da się? Nie wiem, czy się da, bo wy tu nic nie widzicie, a ja gadam kurde sam do siebie, także... już, moment. Tak jest wewnątrz tego układu. Czyli jednym słowem tak, tu wyjście na głośnik, tu na górze, o tutaj, wyjście na głośnik, już bez rezystorów emiterowych, czyli trzeba będzie dać tutaj na tym emiterze jeden rezystor emiterowy i na zasilaniu na kolektorze, tu trzeba będzie dać rezystor kolektorowy, wtedy nie emiterowy. Albo nie, no trzeba będzie dać. Pewnie. Chyba. Dobra, grunt, że już wiemy, jak to jest. No to teraz podłączymy sobie to do plusa. Gdzie są banany? Albo te. Okej. Mamy obciążnik podpięty, mamy oscyloskop podpięty i teraz tak. Rozpinamy zasilanie plus. Tu mamy minus. O kurczę, gdzie ta kamera? Dobra. To jedziemy, słuchajcie, z pomiarem. A więc tak, podłączamy zasilanie plusa pod pierwszy tranzystor, pierwszą parkę testujemy od lewej, czyli C2, E2 to jest kolektor, tutaj podajemy plus, napięcie plusa, dobra, siedzi. I teraz tak, ja mam szukać oczy, niekonieczność. Teraz tak, odbiór przez 10 V, a właśnie na początku może byśmy, tutaj mamy odbiór podłączamy pod E2, pod emiter, tutaj, podłączymy, o jest, może się uda pod te blachy jakoś to podpiąć. O, tu się da. Słuchajcie, wszystko będzie pięknie. Patrzcie. Plus, odbiór, opór. Już płynie przez niego 10 V. Ustawmy. 10 V. Dobra. Okej. Słuchajcie. Okej, widać. 10 V. Ale teraz na bazę B2. Gdzie tu jest te B2? Któryś z tych kołków to jest B2. Ten pierwszy z prawej strony. Musimy podać mu sinusa. Czyli zróbmy to sobie tak. Weźmy kawałek cymy. Z oscyloskopem nasze. I teraz tak, zmniejszmy sobie napięcie na tym generatorze i podłączmy sobie teraz emiter baza, czyli tak, emiter tu i baza. Mamy praktycznie wszystko już podpięte. Ja nie lubię robić tylko projektu z, także wybaczcie, z obliczeń, z pomiarów i jeszcze z jakichś tam innych B2, czekajcie, czy do...
muszę znaleźć. Ja znaczy wolę właśnie zrobić z pomiarów niż z obliczeń, bo z obliczeń to potem nie tak wychodzi, jakbym chciał, bo te B2, bo te części elektroniczne nie są dobre, znaczy nie są idealne takie, jakby tutaj się chcielibyśmy się spodziewać. A jeszcze lepiej, jakbyśmy podłączyli zasilanie plus 0, minus i od razu dwa tranzystory zbadali, co one tutaj potrafią. No i dobra, słuchajcie, 270 Hz. Podnieśmy trochę częstotliwość, zobaczmy co się dzieje. No, górną. To załamania, to tutaj tego nie mamy. Auto. O, już zaczyna łamać. Czekajcie, czemu to płynie? Gdzie ten trik jest? A, już wiem. Muszę sobie zrobić triga do pomiaru. Dobra. Jeszcze nie łamie i już zaczyna łamać. Tu nie będziemy może tak elegancko widać, bo przeskakuje. Ale zobaczymy, ile to w piku. 2,1 V przy 100 mA prądu, przy 94 mA, 9,53 10 V musimy zrobić, żeby łatwiej było liczyć nam i 100 mA wycisnąć. Zobaczmy, czy on się grzeje, czy się nie grzeje. Się nie grzeje. Auto w piku 2,2 V. Ale będzie, ale strata, ale działa, słuchajcie. No dobra, to teraz przetestujmy, bo to chodzi mi tylko o to, czy jaką częstotliwość przyniesie, nie? No dobra, to jedziemy z częstotliwością. O, zaczyna spadać przy 600 Hz. Zaczyna piszczeć. AC. DC. Czemu ja pomiar robię na stałym? Dobra. 140 mA. Zmniejszmy sobie na 100 mA. No właśnie, DC, mierzyłem DC. 10 V, 100 mA. Zaraz ustawimy sobie. O, dobra. Prawie dobrze. No i dobra, to pojedźmy sobie teraz tak. 1 kHz. OK. Może być słychać, słuchajcie, bo to już pracuje prawie jak przetwornica. 9 V, 100 mA, 2,4 kHz. Jeszcze przynosi, ale słabiutko. Czyli jednym słowem 100 Hz. Auto. 100 Hz teraz dajemy. O. No przenosi. 100 Hz, 160, 180 już. Nie ma spadku. 180, 245, nie ma spadku. Teraz zobaczymy, przy ilu się zaczyna spadek. O, już zaczyna spadać. Przy 400 Hz. Czyli ta jego częstotliwość graniczna tego tranzystorka. Zaraz zobaczymy. Tu na oscyloskopie lepiej widać niż na tym mierniku poboru prądu. Wyższa częstotliwość, większy prąd. Ale za to spada napięcie. No, ale na oscyloskopie widać, że spada ten sinusik, nie? Ten pół sinusa. Dobra, jeden tranzystorek przetestowany. Nawet się kurde letni zrobił, słuchajcie. Aż dziwne. 100 mA letni się zrobił? No tak, traktowałem go połówką.
i sinusem, nie prostokątem. No dobra, to teraz tak, kolektor 1, czyli ten, to będzie kolektor pierwszego tranzystora. O, tu damy plusa, plus 10 V. Plus 10 V dajemy. Emiter tego to jest tu, tego drugiego tranzystora, czyli musimy teraz tak, o, odbiór podłączyć i sondę. I baza pierwszego tranzystora to jest z drugiej strony tylko przeciwnej. Dobra, to teraz podłączmy sobie tą bazę, generator pod bazę. I zobaczmy, tamten 400, 450 Hz, tak? Już zaczęło maleć. Dobra, to teraz zobaczymy. Kurde, co tu się dzieje? Nie chce się lutować. Baza drugiego. No dobra, idzie. Spada. O, tu już nie spada. Tu już spada. 400. No tak, 440. Jeszcze można uznać, że będzie wzmocnienie. 100 Hz idealnie. 240 jest te same. Auto. Co mu tutaj? No i zobaczymy. 11 Hz. 18. Strasznie mi to skacze, bo tylko połówko to robię, o, już załamuję, tu już nie ma co więcej dawać. Śmiesznie to się zachowuje, nie wiem co tu się stało z tym oscyloskopem. Jeszcze raz, momencik. Wyłączmy go, jeszcze raz ustawmy tutaj tę sondę. Z automatu. Auto. Ok, zaczyna załamywać, no to tutaj już, o, tak nie załamuje. Dobra. No i dobra, i teraz tak, 22-25 Hz. Jest stały. 5 Hz, 6 Hz już zaczyna chodzić normalnie. Poniżej 5, zobaczcie co się dzieje na tym. Już jest załamanie takie na górce. No to dobra, no to jeśli tak, no to od, gdzieś od 5 Hz do 450 Hz będziemy mieli elegancko. Tak. Mamy linię. Dobra. Czyli jednym słowem tak, 450 jeszcze można uznać, że już przy 1 kHz już cienizna. No tak, słuchajcie, bo te tranzystory były stosowane w falownikach. W starych, po niemieckich falownikach. I one tak miały pracować do 400 Hz. Delikatnie letni się zrobił. To nie jest IGBT, to jest zwykły, standardowy polski tranzystor, znaczy polski, nie, nawet nie polski, Mitsubishi tranzystor, tylko standardowy tranzystor NPN Derlington, podwójny. Jak myślicie, da się z tego zrobić subwoofer konkretny? Taki 2KW? Dobra, to teraz jeszcze jedna rzecz. Zmierzmy sobie DC tylko. Ok. I teraz tak. 10 przy 10 V.
10 V. 1,15 ampera przy 8 ohmach. 8 ohmów obciążam, nie? Czyli 10, o Jezus, na 10 razy 1,15 w przybliżeniu liczę. 11,5 W na obciążnik idzie przy 10 V. Siedem przy 10 V, przy 4 ohmach teraz zmierzmy. 10 V razy 2,07 20,7 W idzie w tej chwili. 20,7 W przy 10 V na obciążnik. Przy 10 V, tak? I 4 ohmach. Dobra, przy 8 ohmach będziemy tu liczyć, bo ten wzmacniacz będzie napędzał pewnie, nie wiem, czwórki będzie napędzał. Jakie napięcie potrzebujemy do wysterowania tych tranzystorów? Nie chodzi o prąd, tylko chodzi o samo, żeby się dowiedzieć, jaki zasilacz, w sumie tutaj to i bez zasilacza, tylko mostek zastosował i by też szło z 220 V, ale to wtedy by nie osiągnął dużej mocy. Dobra, przy 4 ohmach mamy 20 W, tak? Przy 10 V. No to dobra, to teraz tak, 2 KFU podzielić przez 20,77 było wata. Razy 96 V na stronę, na połówkę. Czyli musimy zrobić zasilanie wzmacniacza 96,3 V. O tak, w ten sposób. O, tutaj będzie widać. Na jedną połówkę sinusoidy. Razy 2. 192 V. I pół. Takie trafo musimy zrobić. 96 V już po filtracji. No to 2 razy 77 V powinno być trafo. 2 razy 77 V i ile amper teraz? A ile amper to już bardzo prosto, już jest z 2 na 10, 2 ampery przy 10 V, teraz tak, 90 razy 9, 2 razy 9, 18 amper na jedną stronę. 18 na jedną, 18 na drugą, czyli ma mieć, ile ma mieć voltoamper? 18 razy 2 to jest 36. I razy 200. Nie, źle. O, tam. Przeliczymy to zaraz. 18 amper przy 100 voltach będzie brało na jedną połówkę sinusoidy. Czyli się zmieścimy w zupełności w nocie katalogowej tego tranzystora. Jest 600 voltów 30 amper. No... Czyli jednym słowem 18 amper 96 V na jedną połówkę, żeby wycisnąć 2 kW, 2000 W. Dobra, przestaję marudzić. To by było, słuchajcie, na tyle. A nie wiem, czy to się w ogóle, kurde, nagrywało. Chyba się nagrywało. Dzięki za obejrzenie. Boo!